A jeśli chodzi o performance, dla mnie to jest po prostu taki rytuał. Przeżywam bardzo duży stres przed takimi wystąpieniami i często jestem bardzo egocentryczna w tym działaniu, bo ja nie skupiam się na przekazywaniu takich rzeczy uniwersalnych, które każdy by zrozumiał. Ja po prostu wzięłam kij i stwierdziłam, że to co we mnie jest, to tak jakby na ten kij przeleję. Nie wiem co, nie wiedziałam co się z tym kijem stanie. Nie przewidziałam też, że on od razu pęknie. Dlatego jak już pęknął, to stwierdziłam, że konsekwentnie zacznę łamać po kolei te elementy. Tutaj Natalia naprawdę zrobiła coś fantastycznego. Potrafiła się odnaleźć, czyli jak taka rasowa performerka, że wykonuje coś banalnie prostego, łamanie tego patyczka, bo to chyba bambus był, tak? No, bambus nie powinien zostać złamany tak szybko. Dalej się z tym mocowała. I to było dla mnie no, w tej prostocie kwintesencja właśnie tego przesłania. Teraz nie wiem, czy bym je połamała, ale ta sytuacja wywarła na mnie taką presję, że starałam się za wszelką cenę rzeczywiście przepołowić ten element. Może to jest bardzo proste działanie, ale nie każdy potrafi w jakiś sposób się do tego odnieść. Nie krępuj się.